no to, to rząd tego nie zrobi. A jak tego nie zrobi, przegramy i w ogóle nasza sprawa jest beznadziejna. Na każdym spotkaniu, wszędzie nasze organizacje powinny się upominać o ustawę reprywatyzacyjną. To jest numer jeden wszelkich rozmów dziś. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Polonię amerykańską, bo wy macie z tą walką do czynienia na co dzień. Z roszczeniami i wy najlepiej znacie sytuację, jak to dziś wygląda. Więc bez ustawy reprywatyzacyjnej nic nam nie wyjdzie. Niech ona będzie nawet niedoskonała, ale niech będzie, bo to, co jest, jest lepsze niż to, czego nie ma. Przepraszam, jeszcze chciałem ja głos zabrać. Z niektórych źródeł, co się dowiaduje, Żydzi są Polsce winni 170 milionów dolarów, że od Zygmunta Starego, mieszkając w Polsce, nie płacili podatków za mieszkania i za ziemię. I to jest udowodnione, ale oni nigdy nie chcą płacić, bo pieniędzy nie mają. Znaczy, pan stosuje tą, zresztą bardzo dobrze, inteligentnie, stosuje pan ich logikę, mówiącą o tym, że proszę bardzo, jak się liczymy, to liczmy się do końca. To są tak zwane długi kachalne. Długi kachalne, o których mówi pani doktor Ewa Kurek i które rzeczywiście istniały, ale są jeszcze inne długi, jeżeli chcą się z nami liczyć. Kto przejmował majątki po powstaniu listopadowym i styczniowym? Za bezcen. Kto budował swoje fortuny na niedoli i krwi polskich patriotów zsyłanych na Sybir? O tym źródła historyczne mówią i wiemy, jak to było. Jeżeli chcą takiej dyskusji, ja jestem przeciwnikiem takiej dyskusji, bo trzeba po prostu racjonalnie pozamykać różne rzeczy, przestać opowiadać o historii i iść do przodu. Ale jeżeli oni chcą prowadzić tego typu dyskusje, to my mamy mnóstwo argumentów, tylko jak brzmią nasze argumenty, a jak ich argumenty. Prawda? Jaka jest siła naszych dział propagandowych, a jaka jest siła ich dział? Obrzydliwe w tym wszystkim jest to, że żądaniami tego mienia dotyczącymi tego mienia bezdziedzicznego, w tych żądaniach przodują organizacje, które w czasie II wojny światowej nic nie zrobiły dla swoich braci mordowanych w Europie Środkowej i Wschodniej. I wtedy zawsze można przywołać przykład okrętu Saint-Louis, który przypłynął do wybrzeży Ameryki i został odesłany, a Światowy Kongres nic w tej sprawie nie zrobił. Więc jak? Jak byli mordowani, to była cisza, ale jak można na tym zarobić, to już ciszy nie ma. To są antysemickie zdania? Nie. To są zdania racjonalne. I obrona polskiego interesu nie jest antysemityzmem. Dzień dobry Państwu. Dziękuję panu Gadowskiemu i organizatorom. Jeżeli byście chcieli obejrzeć to, co było nagrywane, to wszystko będzie na YouTube dzisiaj, no, wieczorem można powiedzieć, na pewno jutro rano. Kanał się nazywa Głos z Ameryki, to jeżeli przegooglujecie. No, ja często zabieram głos na różnych forach, również u pana Gadowskiego i mnie dziwi, w zeszłym roku również nagrałem dużo protestów w Bostonie na temat 447, ale moja osobista uwaga jest taka, że w zasadzie w Polsce to nie zrobiono przedawnienia i zasiedzenia. I to są dwie podstawowe rzeczy. Cała Warszawa była upaństwowiona i w Warszawie w lewobrzeżnej nie można posiadać w zasadzie ziemi. I jedną taką dramatyczną rzecz, którą pamiętam, byłem w 97 czy 8 roku w Szczecińskim. I tam było trzecie pokolenie Polaków, którzy żyli i oni w zasadzie się czuli, że Niemcy mogą przyjść w każdej chwili i odebrać to. I to było po prostu, to aż się chciało płakać, że to było coś nieprawdopodobnego. I w Polsce przedawnienie i zasiedzenie to powinny być pierwsze, wszyscy z wiejskiej, cały Sejm właśnie powinien doprowadzić do tego, tych podstawowych rzeczy. Tam nie ma hipoteki. Hipoteki w Warszawie, ostatni właściciele są jak 99 lat i tak dalej, i tak dalej. Także to na Polonię można liczyć, Polonia protestuje i tak dalej, ale to jednak polski Sejm, to jest polskie prawo, lobbingu nie ma w Waszyngtonie.
Także dziękuję za przybicie. Ja dziękuję. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Najlepiej protestować i lobbować w momencie, gdy prawo jest uchwalane. Tymczasem Just 447. Ja byłem bardzo zmęczony, jak nagrywałem ten komentarz, mi się już wszystko pozajączkowało i mówiłem jakieś 944, ale po prostu Just 447 został uchwalony w 2018 roku. Musimy protestować i działać wtedy, kiedy trwa proces legislacyjny, bo jak już coś zapadnie, to jest. To wtedy, owszem, dobrze, no protestujmy, tylko że to, ta para idzie w gwizdek. Bo oni i tak robią swoje. Mechanizm prawny mieli wszystko. Musimy mieć dobre rozeznanie co do tego, co na Kapitolu się planuje, jakie są akty dotyczące Polski, mogące wywołać konsekwencje w Polsce. O tym musimy być informowani w kraju przez was. Ten monitoring musi być prowadzony cały czas. I akcje wspólne, polskie i polonijne, powinny być podejmowane w momencie, gdy trwa proces legislacyjny, gdy można naciskać na tych, którzy uchwalają prawo. Bo jak już prawo jest uchwalone, no to jednak amerykański kongres jest poważniejszy od polskiego Sejmu, powiem to z bólem i goryczą. Bo jak już coś uchwali, to uchwali. A my jak uchwaliliśmy nowelizację ustawy o IPN-ie, to potem w nocy chyłkiem, jak złodzieje, się z tego wycofywaliśmy, kompromitując polski Sejm. No ale tak było. Dobry wieczór, Grzesiek Górski z tej strony. Zmiana i tematu, i osoby, do której kieruję pytanie. Jakie jest pani spojrzenie na to, co się gospodarczo dzieje w Polsce, powiedzmy, przez te 5 lat rządów PiS-u? Nie mam je w Polsce od 10 lat i mam spojrzenie może lekko wypaczone. Chciałbym, żeby ktoś mnie wprowadził z błędu, jeżeli ono jest złe, no bo widać nasze okulary, więc mogę się mylić. Chodzi o to, że dla mnie, no nie jestem wielkim fanem ani rządu PiS-u, ani prezydenta. I dla mnie działania rządu są, że tak powiem, jak na partii, która miała 8 lat, żeby się przygotować plan działania, bo oni chcieli przejąć władzę, i 5 lat na wprowadzenie planu w życie, no to wygląda jak, tak jak wygląda, jak zabawa przedszkolaka z kredkami. I ponieważ pani z doświadczeniem ekonomicznym i bycie przedsiębiorcą, no chciałbym poznać pani opinię na ten temat, co dobrego dla, tylko mówię, dla gospodarki, przedsiębiorców, dla tych, którzy generują i pieniądze, dają pracę i jak, że tak powiem brzydko, postęp nakręcają w kraju, bo my musimy się rozwijać jako państwo gospodarczo, bo inaczej zostaniemy jako Bangladesz Europy. I jakie jest panie, jakie jest w Bangladesz Europy w sensie takim, że będziemy składali w nie swoich fabrykach samochody, które powstały w wyniku nie naszej myśli technicznej, albo to, co myśmy wymyślili, będzie transferowane bokiem gdzieś indziej, za granicę. No proszę pana, odpowiem panu w ten sposób. To jest temat, że pan poruszył temat rzekę, bo... Przepraszam. Należy, nie, proszę nie przepraszać, ale po prostu nie jestem w stanie panu jednoznacznie odpowiedzieć. Na... Znaczy, krótko tak. Po prostu, jak pani ogólnie ocenia? Ja wiem, że to jest temat na pewnie 2 dni siedzenia i rozmawiania, albo jeszcze więcej, ale po prostu, czy widzi pani... Bo jest inaczej, czy jest pani optymistką... Oceniając te 5 lat ostatnich rządów. Umiarkowaną optymistką, tak. Ja uważałam umiarkowaną optymistką. Umiarkowaną, to znaczy nie jestem hura optymistką, czyli nie mówię, że jest wszystko idealnie i cudownie. Ja byłam od początku zwolenniczką 500+, pomimo tego, że bardzo dużo osób negatywnie podchodziło do tego typu zabiegów, nazywając je socjalistycznymi. Ja nazywałam je raczej solidarnością społeczną i uważałam, że wpuszczenie pieniędzy do obiegu w tej wysokości, w jakiej one wejdą, z jednej strony zmniejsza zapotrzebowanie na pomoc socjalną sensu stricte różnych organizacji pomocowych, ponieważ to 500+, jak gdyby zaspokajało pewne potrzeby, które się pojawiały wcześniej, kiedy tego nie było. Dwa, uważałam, że wpuszczenie 500 zł na dziecko do obiegu powoduje obrót pieniądza w miesiącu.
co jest bardzo korzystne z uwagi na to, że bardzo szybko, jeżeli trzy razy sobie obrócimy tymi pieniędzmi, to w tym momencie sami zarabiamy, dając te 500 zł czy na dziecko, sami zarabiamy na te 500 zł, czyli jest to jak gdyby samonapędzający się, to nie jest datek, o, może w ten sposób. Także wie pan, no, są plusy, są minusy. Na pewno bardzo dobrym zabiegiem było uszczelnienie karuzeli VAT-owskiej. Nie jest to jeszcze idealne, bo jeszcze jest sporo do zrobienia, ale prowadząc biznes widać w tej chwili po tym, jak bardzo mocno się pieniądze, cały obrót pieniężny został wzięty w tryby. Ja powiem to na prostym przykładzie. Kiedyś można było korzystać z tak zwanego kredytu kupieckiego i pomimo tego, że na fakturze widniał termin płatności 14 dni, to można było i 20, i 30, i 35, jak się dobrze pogadało. Dzisiaj przy tak zwanym split payment, w momencie, w którym pojawia się rozdzielenie kwoty netto i VAT-u, ta dyscyplina finansów bardzo wzrosła. Co to daje? Budżet bardzo ładnie wyłapuje sobie szybciej pieniądze, czyli lepiej jest w stanie nimi zarządzić. Ale ja myślę, że to jest po prostu zbyt dokładna rozmowa i zbyt fachowa, żeby Państwa mogło zainteresować. Ja oceniam, jak powiedziałam, umiarkowanie pozytywnie. Widzę jeszcze bardzo dużo do zrobienia i mam nadzieję, że naciski przedsiębiorców w tym kierunku będą kontynuowane, bo już są i że mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo idealnie nie jest. Dobry wieczór, Hanka Jerzak. Miałam przyjemność być na spotkaniu rok temu i bardzo miło Państwa znowu w tym roku zobaczyć. To właściwie nie wiem, czy jest pytanie, tylko taki może komentarz a propos właśnie tego, o czym mówimy w Auschwitz, co się dzieje. Chciałam bardzo podziękować za właśnie Marsz Życia dla Polaków i Polonii. Miałam okazję zabrać z mężem nasze dzieci na rocznicę Powstania Warszawskiego, ale niestety na marszu nie byliśmy, ale może się w tym roku uda wakacje, mam taką nadzieję. Miałam okazję zobaczyć relacje Roberta Bąkiewicza z tych wielkich obchodów, które się odbyły w Auschwitz, gdzie właśnie głowy państwa, on to nakręcił i puścił na YouTubie, gdzie właśnie głowy państwa były w jednym miejscu, tym centralnym, a Polacy właśnie z portretami, nie wiem, dziadków, wujków, którzy zginęli w Auschwitz, już byli tam katowani, byli w ogóle jakimś innym wejściem, wożeni autobusami, innym wejściem wpuszczani, jakieś zasieki, bramki i jeszcze, że było śmiesznie, po błocie chodzili, nawet nie było żadnych tam właśnie typu właśnie, mówili właśnie, ani nie mogli się niczego ciepłego napić, wielogodzinne oglądanie tylko uroczystości na tych właśnie telebimach i jeszcze, że było śmiesznie, jacyś panowie chodzili za nimi w kominiarkach i nagrywali, także tak właśnie a propos, ponieważ nosili ze sobą polskie flagi. Także myślę, że takie inicjatywy jak państwa być może zmienią coś nareszcie. Także to właśnie nie jest pytanie, tylko takie stwierdzenie. Dziękuję bardzo. Tak, dlatego, że my jako Polacy zbyt pogodziliśmy się z faktem, że tam jest uprawiana tylko jedna narracja, która nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Teraz po prostu trzeba przywrócić prawdę. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zadać pytanie? Przepraszam, jest późno, ale tylko króciuteńko. Właśnie jeszcze chcę się dołączyć tutaj do podziękowania za ten Marsz Polonii. On się to jak gdyby pączkuje. Moi przyjaciele z Japonii byli też tam i byli pod ogromnym wrażeniem. Jedna Dorota Hawasa, może nawet spotkała się, widziałem zdjęcie jej z panem redaktorem i była pod ogromnym wrażeniem, także widać, że jeżeli każdy z nas dołoży swoją cegiełkę, to możemy zrobić wiele. Także to są początki i to może jak taka lawina się toczyć, jak kulka, którą się spuści z góry i ona będzie większa i będzie zakreślała większy krąg. To dziękuję za to. A jeszcze chciałem podkreślić, że no, sytuacja naszego kraju, Polski, ja interesuję się polityką od dziecka, bo to mnie interesowało i w dalszym ciągu, mimo że jestem księdzem, zawsze kocham Polskę, mimo że już 30 lat
mieszkam poza Polską, wiem, że jest wielu ludzi, którzy są nam nieżyczliwi. Pamiętam, że dla mnie było takim bardzo bolesnym to, że właśnie ci czerwoni komuniści znowu wracają. I taki Cimoszewicz, który zdemolował, pokazał swoją kulturę i zdemolował tą leśniczówkę i potem odjeżdżając z Polski, że oczywiście Polska musi zapłacić, on sobie nie wyobraża, żeby Polska nie zapłaciła odszkodowania Żydom. I on tu narrację tam w Europie Zachodnie właśnie on i jemu podobni rozszerzają. Także sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana, ale musimy zawsze myśleć pozytywnie i wierzymy w siłę naszego narodu i mądrość. Wiemy, że lata niewoli i potem komunizmu, to jednak się ciągnie. To jest taki bagaż, który musimy nieść, ale powoli, powoli go rzucamy. Świadomość rośnie. To zależy od każdego z nas i gdy rozmawiamy tak prywatnie, właśnie życzliwością, nie żeby właśnie jeden drugiego atakować, ale właśnie poprzez takie szczere, autentyczne rozmowy, jak to się mówi Polaków, rozmowy, możemy dokonać dużego dobra. I to właśnie, jeżeli mamy takich ludzi jak pan redaktor, jak pani i wielu innych, to możemy być pozytywnie nastawieni. Dziękuję. Ja dodam jeszcze, że w tym roku na marsz przygotowujemy specjalną pieśń, piosenkę, która będzie poświęcona Maksymilianowi Kolbe jako szczególnej postaci, jako jednemu z największych bohaterów II wojny światowej, który jest w świecie mało znany, zbyt mało znany ciągle. I ta piosenka będzie przygotowana na ten marsz. I oprócz tego będzie bardzo dużo i wiedzy, i materiałów w różnych językach postaramy się przygotować poświęconych sylwetce świętego Maksymiliana Kolbe, bo to jest człowiek, który powinien właściwie nas prowadzić przez trudny okres. Skoro on potrafił zachować człowieczeństwo w piekle Auschwitz, to co właściwie nas dotyka? To jest przykład, że nigdy nie należy tracić ducha, nadziei i wiary. Ja witam, nazywam się Stanisław Nalaskowski. Chciałem wrócić to, co kolega tu przed chwilą mówił w sprawie 500+, jeszcze było te 300+. My mieszkamy blisko nad morzem. My naprawdę widzimy te 500+, bo kupę dzieci jest na plaży, które nigdy w życiu nie widziały morza. Te 500+ pomogło rodzinom, których nie było na to stać. Pan ma rację, ja pozwolę sobie wyjść słowa, pan ma oczywiście rację. Ja abstrahowałam od tego, jak to pomaga rodzinom, tylko mówiłam o tym, że z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia tego, że się mówi, że to jest rozdawnictwo, że to jest powiedzmy sobie pusty pieniądz, etc., etc., zawsze twierdziłam, że jest to absurd, ponieważ jeżeli mamy dzisiaj 500 zł i wydajemy je w ciągu miesiąca 3-4 razy, bo nim obracamy, a ludzie te pieniądze wydają na baseny, na dodatkowe lekcje, na dodatkowe zajęcia, czy na przykład na wyjazd na wakacje. Ja sama miałam pracownicę, która mając trójkę dzieci powiedziała, że dla niej w tej chwili to jest w ogóle jak manna z nieba, ponieważ stać ją na o wiele więcej niż wcześniej. Ale ona tych pieniędzy nie chowa do skarpetki, ona jej wydaje, ona nimi obraca. A jak obraca, to ileś tam razy płaci podatek w ciągu miesiąca i w tym sensie mówię, że sobie na to zarobiła. Ma pan rację, rzeczywiście to jest ogromna pomoc. Tak samo i emerytury te. Ludzie, którzy mają pod dostatkiem, to dla nich się wydaje, że to jest rozdawnictwo. Ale są ludzie, co mają emerytury 900 zł, które jeszcze nie podrosły. Dla nich taka dodatkowa emerytura jest zbawieniem. Oni jest manną z nieba. Tak, to prawda. Ja tylko dodam, że jak byłem niedawno w Austrii, to ze zdziwieniem dowiedziałem się, że w Austrii jest wypłacana 13 i 14 pensja i 13 i 14 emerytura. Więc mówienie o naszym rządzie, że jest mega socjalistyczny, podczas gdy w Europie to są kanony normalne już. W Belgii, w Holandii wszędzie dostają na dzieci pieniądze. A co w Niemczech? Są Kindergeld. Są na każdą okazję. Jak nie damy teraz na dzieci, to potem na emigrantów, bo nie będzie rąk do pracy. O tym też trzeba myśleć.
Dobry wieczór. Jeszcze jedno pytanie albo sugestie. Czy pan zwracał się z prośbą o prosił ambasadorów Ameryki, Australii na ten marsz Polaków? Nie. Nie zrobiłem tego, bo mieliśmy bardzo takie małe plany, tak? Nie wzięliśmy wszystkiego pod uwagę, ale pewnie jak będzie nasz marsz rósł, to będziemy i o tym myśleć, ale na początek my musimy stanąć na nogi i po prostu robić to co roku. No oni byli, tylko czekali na awantury. Panie redaktorze, ja mam pytanie, ale za czym zadam pytanie. Proszę Państwa, część z Państwa przyszła już po rozpoczęciu, prawda? No, uważam, że powinniśmy w jakiś sposób dopomóc także drugiemu marszowi Polaków w Polonii do Auschwitz, także dokończeniu filmu Święci z Doliny Niniwy. Dlatego jest koszyk, prawda, na wolne datki tam przy wyjściu, jeżeli Państwo uważają, że warto pomóc tak ważnej sprawie, proszę to zrobić. Dziękuję. Natomiast moje pytanie, panie redaktorze, może parę słów o tym całym zamieszaniu z szefem NIK-u Banasiu. A druga sprawa to nie jest pytanie, ale może to jest, no, jak pan uważa, wygląda sytuacja i co powinno się stać, prawda? Zbliżają się wybory prezydenckie, tak? Jak prawda, no,